Hej, witam Was w nowym filmie. To jest chyba dopiero mój drugi haul na kanale. Pierwszy robiłam w ciąży, więc kawał czasu temu. Antoś śpiewa tutaj, jakbyście się zastanawiały. Teraz jestem niespełna 3 miesiące po ciąży i stwierdziłam, że w końcu czas nagrać znowu coś takiego, bo przynajmniej będzie dla każdego ten haul. Mam tutaj kilka rzeczy z lumpeksów, kilka z wyprzedaży i kilka w regularnych cenach z sieciówek, więc jeżeli jesteś zainteresowany, to zostańcie ze mną, a jeżeli nie, to zapraszam Was na inne kosmetyczne filmy. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Mam nadzieję też, że będziecie mnie widziały całą, bo bardzo ciężko było mi znaleźć odpowiednie ustawienie, żeby kadr był dobry. Teraz jak zamknęłam drzwi, zrobił się taki przegłos, więc mam nadzieję, że też Wam to nie będzie przeszkadzało. Wcześniej miałam tu więcej miejsca, bo komody nie było, więc tak po skosie było mi łatwiej, ale mam nadzieję, że i tak będziecie widziały większość. No i zacznijmy od tego, co mam na sobie ubrane, czyli takie jeansy ze Stradivariusa. To jest model Mom Jeans, ale w tej wersji slim. Bardzo je lubię, mam też takie bardzo jaśniutkie już od dawna, bardzo mi się sprawdzają, bo to jest taki fajny, grubszy jeans. Wiadomo, one sylwetkę poszerzają, mi to aktualnie w ogóle nie przeszkadza, bo przynajmniej dodają mi trochę bioder, których ja naturalnie za wiele nie mam. No leci Antoś. No i tak jak widzicie, to są w kolorze takim szarym, przecieranym. No, moim zdaniem bardzo fajne, klasyczne. Marcelka, wychodzisz czy zostajesz? Przepraszam Was bardzo, moje koty się zastanawiają, czy nagrywać ze mną, czy nie. Dobra. Najwyżej będziemy takie przerywniki robić. I one kosztowały chyba 89 zł, z tego co pamiętam. Jedyny minus to jest to, że jak widzicie, jak staję bokiem, to robi się tutaj taki, wiecie, brzuszek. One, to jest 36 rozmiar i one, ja mam jeszcze tutaj dużo luzu. Widzicie? Sporo, ale o! Ten materiał, który ma zasłaniać rozporek, tak się brzydko jakoś odgina. Nie wiem, czemu tak jest, no ale trudno, tak już po prostu musi być. Dajcie mi znać, czy lubicie tego typu spodnie. Ja szukałam zwykłych czarnych rurek i białych, ale nic takiego teraz ciekawego nie znalazłam, więc kupiłam sobie te. Na przebitkach Wam oczywiście wrzucę, jak one wyglądają z przodu, z tyłu, z boku, już tak na spokojnie. No i do tego czarna, zwykła koszulka. To jest taka prążkowana koszulka z New Yorkera. One kosztują 24,90. Bardzo je lubię. To już jest któraś moja taka koszulka. Mam jeszcze dwie białe, fioletową i właśnie tą czarną. Kiedyś te prążki były trochę inne, bo ja czarną taką miałam. Ale te są jeszcze przyjemniejsze. Takie, wiecie, gładkie, milutkie, bardziej takie płaskie. I ja z tych konkretnych muszę mieć rozmiar M. To jest S-ka. Ale wydaje mi się, że ona jest za bardzo obcisła. Tak mi się wydaje, no nie wiem. Inne mam w rozmiarze M, tej czarnej nie mogłam S-ki znaleźć, ale bardzo, bardzo je lubię, bo to są takie, wiecie, nietypowo t-shirty, tylko takie bluzeczki. Do wszystkiego pasują i tak jak mówię, 20-90. Są jeszcze takie w wersji crop top. Dla kogoś bardziej odważnego. W sumie sama się zastanawiałam na lato, czy sobie takich nie wziąć, także jeszcze sobie przemyślę, może następnym razem coś takiego dokupię. No i tak jak już mówiłam, mam też wersję białą. Zaraz je przymierzę, ale chciałam Wam pokazać najpierw i one są też właśnie w rozmiarze M. Ta jest S-ka, zaraz Wam pokażę różnicę, tylko nie chce mi się zmieniać, mam granatowy biustonosz do karmienia, nie chce mi się go zmieniać, więc będziecie od razu widziały, która koszulka prześwituje i jak się na to zapatrujecie, także przy okazji będzie test materiałów. I tak prezentuje się biała, widzicie, ten rozmiar M nadal jest bardzo przyległy, bo tutaj nic nie odstaje, jest trochę luzu, ale nic nie odstaje. Ale mam wrażenie, że lepiej jakoś tutaj w rękawkach leży, że są trochę dłuższe. Te białą i fioletową już prałam, także nic się w praniu z nimi nie dzieje. Poprzednią czarną nosiłam bardzo, bardzo długo, także tak jak mówię, no ja do niej pracę, to są tanie koszulki, ale bardzo, bardzo
fajne, takie wiecie, klasyczne, podstawa garderoby i mi się marzy jeszcze taka w odcieniu beżowym, ale mi to się wszystko w odcieniu beżowym marzy, więc nie wiem, może kiedyś się doczekam. A jeżeli wy macie jakąś fajną, godną polecenia koszulkę lub właśnie taką bluzeczkę bardziej w odcieniu beżowym z jakiejkolwiek sieciówki, to dajcie znać, bo szukam czegoś takiego, a nie mogę znaleźć. I tak prezentuje się fioletowa, już jej nie wkładałam w spodnie. Przepiękny kolor, teraz wszystko jest w tym odcieniu, ja mam też case'a na telefon właśnie w takim odcieniu. Uwielbiam, uwielbiam. No i tyle. Dajcie znać, czy wam się podobają te koszulki, czy macie je może. Widziałam, że była taka w odcieniu bardzo mocnego różu, zgniła zieleń, chyba pistacja, ale ja jednak wolę takie klasyki, ewentualnie takie szaleństwo w postaci fioletu. No i jak widzicie, do tych spodni pasują fajnie, taka wiecie, stylizacja na luzie. Mam jeszcze z tych spodni dokładnie taki sam model, tylko że krótkie shorty. Kupiłam je razem z tymi, także zaraz wam pokażę przy okazji właśnie bluzki z krótkim rękawkiem. I tak prezentują się te shorty. One kosztowały chyba 79,90. To jest identyczny model co te długie, tylko właśnie mówię, krótkie shorty. Bardzo fajnie leżą, są bardzo wygodne, też mają taki grubszy ten materiał. To również jest rozmiar 36, ale jak widzicie, ja troszkę tego luzu tutaj mam. One muszą być trochę luźniejsze, wiecie, żeby nie były takie obciskające mocno. Do tego mam taką koszulkę, jak widzicie, taki krótki t-shirt, crop top bardziej dla mnie, bo to jest dużo, dużo nad pępkiem. Z House'a. Ja w House'ie zakupów generalnie nie robię, ale któregoś razu weszliśmy, będąc na zakupach, i powiem wam, że już sobie kupiłam bluzę, z której jestem mega zadowolona, także zaraz wam pokażę. Co prawda jest już wygnieciona, bo ona leżała w szafie. Ma taki bardzo wysoki dekolt, bo to nie jest kołnierzyk, to jest dekolt taki bardzo wysoki, zabudowany. Ja bardzo lubię takie koszulki, ma bardzo, bardzo przyjemny materiał i ona kosztowała bodajże 19,90. Są jeszcze w różnych kolorach, była na pewno biała, biała była wydaje mi się czerwona i jakaś jeszcze, ale już nie pamiętam. Właśnie teraz się zastanawiam, czy beżowej przypadkiem nie było. Ale jakby była, to bym pewnie ją wzięła. W każdym razie ma mega przyjemny materiał, no ale nie dla każdego, bo tak jak mówię, tu jest mocno zabudowana. Ja czasami nie mogę takich wysokich dekoltów nosić, bo jednak mnie tutaj gryzie. Ale ta ma bardzo przyjemny materiał i to też jest rozmiar... rozmiar S chyba? Tak, rozmiar S. Także ja mam większość rozmiarówek S, jakby było coś innego, to będę wam po prostu mówiła. I kolejna koszulka to jest Stradivarius i jest wygnieciona i brudna, bo ja ją wczoraj nosiłam, a wyciągnęłam ją teraz z pralki, bo nie chciałam jej pominąć. Również rozmiar S, 35 zł. Ja bardzo lubię te koszulki ze Stradivariusa, bo one mają trochę lepszą jakość tego materiału. Te rękawki są fajnie dłuższe, nie są takie, wiecie, mocno odcięte i tak szybko się nie spierają. Chociaż ta wydaje się cieńsza niż dwie pozostałe, które kiedyś miałam ze Stradivariusa, ale nadal bardzo ładna. Jak widzicie, beż, złoto, czerń, biel, panterka. To jest to, co ja teraz po prostu uwielbiam. No i musiałam po prostu. Dajcie znać, czy wam się podoba. Były różne motywy właśnie z tymi złotymi albo takim rose gold nadrukiem. Także myślę, że każdy znajdzie coś fajnego dla siebie. I tak jak mówiłam, albo i nie, to jest również rozmiar S. Kolejna koszulka jest bardzo wygnieciona, bo ściągnęłam przed chwilą z suszarki na pranie, już ją nosiłam. To jest oversize'owy krój, bardzo jak widzicie, a dodatkowo ja mam ją w rozmiarze M. Jest to reserved, w takie bardzo drobne różowe kwiatuszki z czarnymi listkami. Ja ją kupiłam z myślą o tym, żeby nosić ją w spodniach, albo właśnie, żeby ją sobie gdzieś tutaj na boku związać, wtedy będzie fajnie wyglądała. Tu jest taka, wiecie, dość spora, fajna na takie bardzo ciepłe letnie dni. I ona jest z wyprzedaży za 19 zł, przeceniona chyba z 40 albo z 35, nie pamiętam teraz. A to nie jest taki oczywisty krój, pewnie nie każdemu się spodoba, ale u mnie to jest coś takiego innego. Można ją jeszcze, tak jak mówię, nosić w spodniach. Wtedy wygląda
dużo, dużo zgrabniej. I ja tak wolę najbardziej. Nie lubię takich krojów puszczonych luzem. O, tak jest spoko. I kolejny t-shirt to jest taki zwykły, basic. Wziąłem go z myślą bardziej o pracy może. SK Reserved, też chyba za 15 albo 19 zł z wyprzedaży. Tutaj ma taki wyszyty napis z delikatną nitką, taką brokatową. Gelato. Także no, tyle. Właściwie to... O właśnie, już nawet naklejek nie odkleiłam, bo jeszcze jej nie nosiłam, także tak to się prezentuje. Zwykły, klasyczny, podstawowy basic do shortów, do wszystkiego, taki wiecie, na co dzień, do trampek. Teraz zupełnie inna stylizacja, bardziej wyjściowa. Na początku myślałam, żeby zostawić tą bluzkę z czarnymi jeansami, ale zagalopowałam się i stwierdziłam, że już trudno, nie będę wracała do tamtych. Najpierw spodnie. Spodnie są z Reserved, linia denim. One są na guziki, więc nie dla każdego. Ja je kupiłam na wyprzedaży bodajże za 40 zł. Bardzo fajne. Te też podwijam, tak samo jak tamte, bo wydaje mi się, że te tak fajniej leżą. 36 rozmiar. Znowu mam tutaj luz, ale to dobrze, bo wiecie, nic się nie wylewa, fajnie leżą. One zdecydowanie więcej tutaj robią. Także mówię, no nie dla każdego, a bluzka to jest po prostu hit. Ona jest całkowicie wiązana, czyli zakładacie ją, wiecie, tak jak marynarkę czy cokolwiek i tutaj sobie ją przewiązujecie tak jak chcecie. To może być zawiązane z tyłu, z przodu, gdzie chcecie, może być zawiązana wyżej, zdecydowanie niżej, także mówię, dla każdego coś dobrego. I uwaga, kupiłam ją w lumpeksie za 13 zł bodajże, także... Myślę, że się opłacało. Nie, nawet mniej, bo dostałam jakiś tam rabat, także no. Myślę, że fajna będzie na jakieś wyjście. Ona będzie pięknie wyglądała też do tiulowej spódnicy, czy do jakiejś takiej bardzo eleganckiej. Myślę, że to jest wielka dowolność. Czarne spodnie, jak najbardziej zwykłe rurki. Będzie tak klasycznie. No, dajcie znać, jak Wam się podoba. Ja się zastanawiałam, czy to nie jest trochę too much, ale w sumie czemu nie? I ona pięknie też podkreśla biust. Ja mam taki, wiecie, zwykły stalnik do karmienia, który nie podtrzymuje w ogóle biustu, a ona pięknie go uwydatnia, tak można powiedzieć. Dajcie znać, czy Wam się podoba, czy to jest już za wiele dla Was. I totalna zmiana stylizacji, jak widzicie, te same spodnie, ale już totalnie na luzie. I to jest właśnie ta bluza z House'a, która ma turbo przyjemny materiał. Ona ma pod spodem misia. Rozmiar S kosztowała chyba 79 zł albo 69. Wydaje mi się, że 69. No ale teraz nie chcę Was skłamać. Tych cen już nie mam, bo większość z tych rzeczy już nosiłam. W każdym razie, widzicie, to jest taka klasyczna kangurka z kapturem. Bardzo fajny, bo jest dość sztywny jak na sieciówkę. Ja tą bluzę, o, lubię najbardziej jakoś tak nosić, żeby ona była, wiecie, ten ściągać trochę wyżej. Jest mega miła, prałam ją już wielokrotnie i naprawdę nic się z nią nie dzieje. I co najważniejsze dla mnie, nie skulkowała się na razie, a mam ją już 2 miesiące zaraz. Tak myślę, także no... Moim zdaniem bardzo fajna, no i beżowa, a ja potrzebowałam beżowej bluzy, wiadomo. Przechodzimy dalej. No i jak widzicie, panterka, ogromna, ogromna sukienka, jest to H&M z wyprzedaży. Ona ma tutaj paseczek, ja co prawda noszę ją z paseczkiem swoim, takim wiecie, czarny, cieniutki, ze złotą klamrą. Bardzo ładnie to wygląda, ale chciałam Wam pokazać, jak ona w wersji klasycznej wygląda. Co prawda, to nie jest mój dekolt, bo on jest tutaj dość taki sztywny. Ja bym zdecydowanie bardziej wolała, żeby ona była w szpic, albo najlepiej, wiecie, kofertowa. Zastanawiam się, czy jej sobie nie przerobić. Kupiłam ją na wyprzedaży w H&M za 35 zł. Idealna na upalne dni. Jest lekka, przewiewna. No i robi Wam całą stylówkę, także dla mnie naprawdę bomba. Wystarczy, że się w nią ubierzecie. No i przede wszystkim nie grzejecie się w niej, bo jest naprawdę, naprawdę rewelacyjna, fajne główki. Co prawda figura na niej bardzo dużo traci, bo ta sukienka jest ogromna. To jest XS-ka. No jak widzicie, jest naprawdę, naprawdę wielka, ale ja się tym nie przejmuję. Chciałam mieć taką długą sukienkę, panterka beżowa. Także dla mnie idealnie, no i wyprzedaż, więc jeszcze lepiej.
Czasami mam z niektórymi rzeczami tak, właściwie z większością, że w sumie w regularnej cenie nigdy bym ich nie kupiła, na wyprzedaży jest bajka. I kolejna sukienka, zdecydowanie bardziej elegancka, lejąca, jak widzicie, taka falbaniasta. Krótka, bardzo przyjemna, lekki materiał, idealna na lato, ona jest przewiązywana. To nie jest zaszyte, więc trzeba uważać. Tutaj przykładacie sobie sznurek, jak z tyłu jest wiązana. I kupiłam ją w Lumpeksie za też chyba 13 zł. To jest firma Mela London. Nie znałam jej nigdy, ale no moim zdaniem jest przepiękna, taka wiecie, bardziej już niedzielna, czy gdzieś tam na jakąś okazję letnią. Także coś zupełnie innego. Przymierzę teraz do tego płaszczyk, który sobie kupiłam w Sinsayu na wyprzedaży. Ja już kiedyś widziałam te płaszcze, ale bez sensu jest kupować płaszcze w regularnej cenie, skoro one są później o połowę tańsze. Więc zakupiłam sobie kolejny płaszcz. Był odcień taki biały prawie, tak, ale ja już mam taki króciutki płaszczyk, więc to było bez sensu powielać. Był taki odcień szarości, przepiękny, naprawdę przepiękny. To był taki coś takiego, nie wiem jak mam opisać ten kolor. Moja mama go sobie wzięła, zastanawiała się właśnie nad tym, co ja, albo nad tym szarym. W tym, co ja wzięłam, ona trochę ginęła, więc wzięła szary, a ja wzięłam beżowy, także już Wam prezentuję. I to jest ten płaszcz, jest przepiękny. No wiadomo, nie do tej sukienki, nie do tych skarpetek, wiadomo. Został przeceniony ze 120 na 70 zł, więc żal było go nie wziąć. Ma przepiękne rozporki tutaj. Jest generalnie bardzo taki fajny, ciepły na podszewce, ale jest to taki model szlafrokowy. Co prawda ma tu guzik. Dla mnie to jest takie, wiecie, zaburzenie trochę sylwetki, więc ja raczej korzystać z niego nie będę, ale będę go zakładała w ten oto sposób, żeby bardziej tą talię podkreślić. No moim zdaniem jest naprawdę przepiękny. Żal było go nie wziąć, tym bardziej, że beżowego płaszcza jeszcze nie mam, a ostatnio zakochałam się naprawdę w płaszczach na okres jesienno-zimowy i to jest chyba mój czwarty płaszcz, bo pozostałe mam takie dużo lżejsze, więc no ten jest naprawdę świetny. No i tak jak mówię, no żal było go nie wziąć za tą cenę. Jak macie ochotę, to sobie możecie wywinąć rękawki i on będzie pasował Wam tak naprawdę i na dzień, i na bardziej eleganckie wyjścia. Bardzo przyjemny, naprawdę. Dajcie znać, czy Wam się podoba i czy chodzicie w płaszczach, bo ja ostatnio, tak jak mówię, no zakochałam się w płaszczach. Do tego widzicie, ma pasek, no super, kieszenie, co jest dla mnie bardzo ważne. Żałuję, że w tej panterkowej sukience nie mam kieszeni, no ale niestety nie poradzę nic na to. I mam dla Was jeszcze jedną sukienkę, też z Lumpeksu i też panterę. Co prawda nigdy jej jeszcze na sobie nie miałam, ale myślę, że jakaś okazja się kiedyś nadarzy, a fajnie mieć coś takiego w swojej szafie. I tak prezentuje się oto sukienka z Lumpeksu. Wydaje mi się, że zapłaciłam za nią 15 zł, ale to było już dość dawno, a ja Wam po prostu nigdy jej nie pokazywałam. To jest rozmiar S, to jest sukienka z H&M-u. Wygląda jak nowa, ona nigdzie nie jest, broń Boże, zaciągnięta ani nic. Bardzo mi się podobają tego typu sukienki, takie wiecie, a la bieliźniane, ale ta ma taki fajny, gruby materiał, nie wygląda jak koszula nocna. Wiadomo, trzeba ją nosić bez stanika. Ja teraz, wiecie, nie chciałam się przybierać tutaj. No nieważne. W każdym razie tak ona się prezentuje. Tutaj jest zabudowana, tutaj ma taki duży rozporek, rozmiar S. Zapomniałam Wam dodać, płaszcz jest w rozmiarze XS, gdybyście były zainteresowane, bo chyba nie powiedziałam. No i to by było na tyle. Dajcie mi znać, która rzecz podoba Wam się najbardziej. Jak widzicie, dużo tu panterki, printów, dużo beżu i takich, wiecie, też podstawowych rzeczy. Jestem ciekawa, czy w ogóle Wam się podobały te ubrania. Ja jestem bardzo z nich zadowolona. No i przede wszystkim, wiecie, fajnie, że takie porządne rzeczy znalazłam w Lumpeksach i na wyprzedażach, bo ja jakoś nie przepadam za kupowaniem ubrań w regularnych cenach, bo moim zdaniem, niektóre ceny to jest kosmos, bo dlaczego właśnie za płaszcz bym miała płacić dwa razy więcej, skoro
skoro później są super wyprzedaże. Dajcie znać, co Wam podoba się najbardziej. Ja teraz nabrałam ochoty na wyjście gdzieś w tej sukience, ale dzisiaj pogoda nie dopisuje, także muszę znaleźć sobie jakąś okazję. No i to by było na tyle. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Buziaki, pa!